Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pamiętam, że wróciliśmy dzisiaj do treningu, rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu. Już za kilka dni drużyna wyjeżdża na zgrupowanie. Te pierwsze dni przygotowań to testy, badania. Gdyby trener mógł nam pokrótce tak zreferować i opowiedzieć, jak te dni właśnie, te pierwsze dni przygotowań wyglądają, jak mają wyglądać, jakie są plany do tego czasu wyjazdu na obóz. No, wyglądają tak jak zazwyczaj, jeżeli zaczynamy od testów. Tutaj parę osób dzisiaj było w treningu wprowadzającym, ci zawodnicy, którzy dzisiaj nie pojechali na WF Katowicki, żeby poddać się testowi VO2 Max. Oni pojadą jutro i w piątek. Natomiast jesteśmy zmuszeni podzielić to na trzy grupy. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Oprócz tego testu wydolności będzie jeszcze test siły kończyn dolnych, lek prez na maszynie Kaisera i test mocy, który nadzoruje trener Kuba Jarosz. No i co? No i tak jak wspomniałeś, w niedzielę już wyjeżdżamy na zgrupowanie. Bardzo krótki ten okres przygotowawczy, bo zaledwie w zasadzie te trzy dni wprowadzenia i cztery mikrocykle. Więc sporo pracy przed nami, mamy to już wszystko fajnie poplanowane i mamy nadzieję na to, że to się wszystko uda nam zrealizować tak, jak sobie założyliśmy. No i co? I wracamy do pracy. Konrad, po tych krótkich urlopach wróciliście dzisiaj do treningu. Powiedz pokrótce, jak ten krótki urlop spędziłeś? Na pewno humor dopisywał, ale jak ten czas spożytkowałeś? No, kilka dni na pewno zajęło nam cieszenie się z tego awansu. Nie ukrywamy, była to wielka radość. Wszyscy się cieszyliśmy, a po tych kilku dniach każdy gdzieś tam udał się na urlopy. Ja tydzień urlopu za granicą. Gdzieś tam chwilę czasu z rodzinką, zregenerować się, odpocząć od piłki. No i teraz wracamy wszyscy głodni i gotowi do pracy. Właśnie po ilu dniach urlopu już zatęskniłeś za drużyną, za kolegami, za w ogóle za treningiem? Szczerze, szybko, bo już tak po tygodniu już tak zastanawiam się, co tam u chłopaków słychać, co tam robią. No, nie było tak kontaktu, no, też wiadomo, też musimy delikatnie odpocząć, każdy tam już do znajomych, do rodziny i tak nie było takiego kontaktu, brakowało tego, ale no, tydzień, właśnie teraz dzisiaj już spotkaliśmy się pierwszy raz, już każdy tam poopowiadaliśmy sobie, kto gdzie był, co jak spędzał czas, no i jest fajnie. Było trochę czasu, czy ty w czasie tego urlopu oswoiłeś się z myślą, że za chwilę zagrasz w Ekstraklasie? No, trwało to, szczerze mówiąc, ja nie wiem, no, chyba po tygodniu, naprawdę po tygodniu, tak doszło do mnie, że no, naprawdę to zrobiliśmy i naprawdę awansowaliśmy do Ekstraklasy. Co, no, po prostu nie ma chyba tam jakoś żyć, trzeba po prostu teraz wziąć się po prostu do pracy, bo poziom na pewno będzie wyższy, musimy bardzo dobrze teraz przepracować ten okres. Właśnie ten okres przygotowawczy będzie no, dość krótki, bo liga startuje już za miesiąc, już za wami już ten pierwszy trening, już jest mocno od pierwszego dnia? Dzisiaj był trening podzielony na grupy, część osób miała testy tam wydolnościowe na AWF-ie, a część dzisiaj tutaj, no taki trening zapoznawczy, gdzieś oswoić się z piłką. Wiadomo, że to krótki okres był, bo 2 tygodnie bodajże, to wiadomo, że tam każdy też chciał jakoś odpocząć od piłki, naładować się baterie, więc takie stopniowe wejście, troszkę właśnie pobiegać, troszkę z piłką, żeby oswoić się z tym wszystkim.